Zdrowe barki. Ile je trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto je straci. Zdrowe i silne stawy ramienne są niezbędne, aby móc trenować górę ciała, aby budować atletyczną sylwetkę oraz móc uprawiać różnorodne aktywności fizyczne. A żeby staw ramienny był w dobrej formie, musimy pamiętać o mobilności, czyli o prawidłowych zakresach ruchu, rotacja zewnętrzna, wewnętrzna, wyprost oraz zgięcie stawu ramiennego. A mówiąc obrazowo, jeśli nie jesteś w stanie zrobić tego, albo tego, to masz nad czym pracować, jeśli chodzi o mobilność. Bardzo ważne jest też wzmacnianie mięśni stożka rotatora. Są to mięśnie stabilizujące, które powinny być odpowiednio silne, co działa ochronnie na staw ramienny. Ostatnim aspektem jest prawidłowa technika ćwiczeń. Mięśnie w okolicach stawu ramiennego muszą być silne, ale ich trening musi być wykonywany w sposób prawidłowy. Ani mobilność, ani silne rotatory cię nie uratują, gdy nie potrafisz wykonywać ćwiczeń w poprawny sposób. W tym materiale zajmiemy się punktem 1 i 2, czyli mobilnością stawu ramiennego oraz wzmacnianiem mięśni stożka rotatorów. I będzie to taki film jak w programie Mobilne Ciało 2.0, czyli wystarczy włączyć i robić wszystkie ćwiczenia razem ze mną. I ten zestaw może być świetną rozgrzewką przed treningiem góry ciała lub osobną jednostką treningową, taką w kierunku usprawniania barku. No to co? Jedziemy! Do wykonania tego zestawu warto mieć roller i gumy, czyli taki zestaw małego masochisty. Jeśli czegoś takiego nie masz, to możesz je kupić na mojej stronie człowiekuruszsie.pl razem z programem Mobilne Ciało 2.0. A póki co zrób po prostu te ćwiczenia, które sprzętu nie wymagają. Pierwsze ćwiczenie będzie z wykorzystaniem rollera i tutaj skupię się na tym, żeby wyrolować plecy oraz okolice łopatki. Tak naprawdę nie po to, żeby rozbijać powięzi, jak to się kiedyś uważało, tylko bardziej, żeby podziałać na mój układ nerwowy i poprzez mechanoreceptory uzyskać chwilowy, większy zakres ruchu, który potem będę wykorzystywał w kolejnych ćwiczeniach. Więc fajny dodatek. Jeśli nie macie rollera, no trudno, można ominąć, ale ja polecam. Kładę sobie roller. Ustawiam sobie go mniej więcej pod łopatkami, unoszę biodra i teraz bardzo wolno jadę sobie najpierw po górnej części pleców. Staram się oddychać. Mogę, jeśli mnie gdzieś boli, w jakimś miejscu mogę się zatrzymać. Wziąć głęboki wdech, wydech i spokojnie dalej. I teraz gdy ten tak minie 20-30 sekund, to tak naprawdę wystarczy. Ja teraz się tylko ustawię lekko bokiem, rękę sobie dam pod głowę, tak żeby bardziej po jednej z łopatek sobie przejechać. Tutaj troszeczkę też mięsień najszerszy grzbietu zostanie lekko przerolowany, co później wpłynie właśnie na elastyczność i na poprawę zakresu ruchu. I ta poprawa zakresu ruchu po rolowaniu jest chwilowa w zasadzie, ale jeśli my wykorzystamy to w takim ciągu zdarzeń i będą kolejne ćwiczenia, na które będą wpływać na poprawę mobilności, to jesteśmy w stanie uzyskać bardziej trwały efekt. Ja teraz się zatrzymałem, tutaj czuję tak ewidentnie większy ból. Kilka wdechów, troszeczkę dalej. Pyk, wystarczy. Druga strona, więc lekko ustawiam się bokiem, ręka za głowę. I też bardzo wolno. Hop. Tak, wyraźnie tutaj czuję ból, więc spokojnie się zatrzymuję. No i dobra, myślę, że wystarczy. Super, lecimy dalej. Druga rzecz, jaką wykonamy, to również rolowanie, tylko tym razem przy użyciu tego typu piłeczki. Jeśli nie macie, może to być piłeczka do tenisa albo jakaś gumowa piłeczka dla psa dosłownie. I teraz co będę robił? Ustawię sobie ją tutaj pod obojczykiem. I będę sobie rolował właśnie ten obszar. Bardzo delikatnie. Zrobię to pod ścianą, po to, żeby delikatnie ucisnąć na mięsień piersiowy mniejszy, bo on też bardzo często wpływa właśnie na to, że no, nasz bark ma problem z mobilnością, szczególnie w rotacji zewnętrznej. Więc zapraszam pod ścianę. I co ja tutaj robię? Dobra, zacznijmy od tej strony. Ustawiam sobie pod obojczykiem piłeczkę. Ustawiam się na ścianie. I teraz to ma być bardzo delikatne. Przesuwam sobie tą piłeczkę. Mógłbym tutaj również przełożyć sobie tą rękę za głowę. Wtedy jeszcze bardziej byłby ten mięsień piersiowy rozciągnięty i tym bardziej mógłbym go tutaj
przyatakować i tutaj jest dokładnie ten sam efekt, czyli poprzez działanie na mechanoreceptory, na mój układ nerwowy, chce spowodować chwilowe powiększenie zakresu ruchu, które za chwilę będę wykorzystywał. I tutaj również 30 sekund, to nie może być zbyt mocne, to nie ma mi sprawiać ból, ewentualnie tylko takie lekkie uciskanie. No i jeśli mam zrobione, to ja teraz mogę spróbować z tą ręką na głowie, hop, albo z ręką również w bok, lub z ręką tutaj, na odcinku lędźwiowym. W sumie to jest chyba najlepsze ustawienie. I teraz również sobie pracuję. Ok. I tutaj osoby, które dużo trenują na siłowni, dużo robią wyciskań, mają tendencję właśnie do zamkniętej klatki piersiowej, to będzie bardzo przydatne, żeby ten obszar sobie przerolować po to, żeby właśnie nadać plastyczności i za chwilę, gdy będziemy otwierać klatkę piersiową, gdy będziemy działać ze stożkiem rotatorów, żeby było po prostu łatwiej. A tymczasem 20-30 sekund na stronę i lecimy dalej. Jedziemy sobie dalej, mamy już tutaj wstępnie przerolowany cały obszar okolicy stawu ramiennego, więc teraz pamiętając o tym, że staw ramienny to nie tylko sama głowa kości ramiennej, ale także łopatka, będziemy sobie wykonywać krążenia barkami, czyli idę do przodu, do góry, do tyłu, łączę łopatkę, oddycham sobie spokojnie, wykonam 15 takich rów. Tak, spokojnie, obszernie. Do tyłu akcent. Hop. 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 I mogę zrobić też kilka ruchów do przodu. Staram się działać tutaj symetrycznie, żeby oba barki działały równo i przede wszystkim w tym samym zakresie ruchu. Myślę o tym, żeby moja łopatka cały czas pracowała. Czyli raz łączę łopatki, raz one się od siebie oddalają. Im bardziej w sposób okrągły i w pełnym zakresie ruchu, tym lepiej. Oddycham sobie przez nos, nie śpieszę się. Hop. 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 Ok, wystarczy. Wstępnie mamy już przygotowany staw ramienny do dalszej pracy i jedziemy z kolejnym ćwiczeniem. Do kolejnego ćwiczenia znowu potrzebna jest nam ściana i teraz będziemy wykonywać rozciąganie pasywne w zasadzie tutaj całego przedramienia, bicepsu oraz właśnie także mięśnia piersiowego mniejszego. Więc co robię? Staję sobie przed ścianą, układam dłoń na ścianie i być może już teraz, gdy łokieć mam wyprostowany, będę czuł bardzo mocne rozciąganie. Jeśli czuję, to zostaję w tej pozycji. To co ważne, żeby bark nie był uniesiony, tylko bark jest w dół, żeby nie był wkręcony do środka, tylko raczej łopatka do kręgosłupa i sobie stoję. Ale jeśli czuję, że jest w miarę komfortowo, mogę się obrócić i u mnie już teraz występuje ból i rozciąganie, szczególnie tutaj, więc trzymam tą pozycję na 10 wdechów. I teraz powiększam już troszeczkę zakres ruchu. Jeszcze 3 wdechy. Super. I rozluźniam rękę. Wyraźnie czuję tutaj, jak wszystko popracowało. Wszystkie struktury zaczęły się rozciągać, więc teraz analogicznie druga strona. Ustawiam dłoń. Bark w dół oczywiście, łopatka do kręgosłupa, a szczególnie w dół i bokiem. I jedziemy 10 wdechów. Jak czuję, że mogę, staram się troszeczkę bardziej odwrócić. Ekstra. I rozluźniam rękę i teraz takie rozciąganie pasywne mam za sobą i od razu mogę przejść do pracy z stożkiem rotatora i to ciągle będzie taki element rozgrzewki. Daję sobie ramiona do boku i teraz działam w pełnym zakresie ruchu. Na zmianę wkręcam dłonie maksymalnie w jedną stronę, tak żeby grzbiet dłoni był widoczny, następnie maksymalnie w drugą stronę. Tylko co jest ważne, nie mogę mieć barków uniesionych, tylko mają być w dół, muszą być
Nie do przodu, tylko ładnie ustawione. I teraz klatka piersiowa jest z przodu. Ja sobie pracuję. Rotacja, rotacja. Staram się łopatki trzymać w dole i w miarę blisko kręgosłupa. Nie muszą być złączone, ale w miarę blisko kręgosłupa. Nie wyginam się w odcinku lędźwiowym i pracuję. Najważniejsze, żeby nie robić tego. I sobie pracuję. Hop. Staram się równocześnie wciskać głowę kości ramiennej do środka, czyli jakby tu, ale też wyciągać ręce jak najdalej do boku, żeby były wyprostowane. I pełen zakres ruchu w jedną stronę, w drugą, jedną, w drugą. Co ważne, ręce nie muszą być idealnie w boku, mogą być lekko do przodu, to akurat nie przeszkadza. Jeszcze dwa razy, cały czas oddychamy. Dobra. I znowu rozluźniamy tak zupełnie, strzepujemy sobie ręce i jedziemy dalej. I teraz już będę sobie pracował typowo nad mobilnością całego stawu ramiennego. Będę działał prostą ręką. Ćwiczenie jest super banalne, gdy na nie popatrzymy, ale jeśli wykonamy dokładnie i wykonamy je powoli i skupimy się właśnie na tym skrajnym zakresie ruchu, tam gdzie już nie dajemy rady, to nie dość, że bardzo dużo benefitów z niego wyciągniemy, no to jeszcze się zmęczymy, więc bardzo dobrze. I co ja tutaj robię? Trochę jakbym pływał stylem grzbietowym, czyli zaczynam sobie od uniesienia ramienia kciukiem do góry, jak najdalej, jak najwyżej, ale staram się nie wyginać w plecach. Teraz następuje rotacja, czyli mały palec idzie za mnie i tym małym palcem atakuję jak najdalej, hop. I jadę znowu przodem. I tak sobie zrobię 5 ruchów, ale ultra wolno. Czyli jak tu jest już końcówka mojego zakresu ruchu, to ja się zatrzymuję i tu jest ta rotacja i sięgam. Nie wyginam się w plecach. Sięgam, 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 sięgam. Hop. I znowu lecimy. Trzeci. I tutaj ten staw ramienny sobie mocno popracuje, ale dzięki temu tutaj dajemy mu sygnał, że ten pełny zakres ruchu jest nam potrzebny, bo później w momencie, gdy my chcemy wyciskać nad głowę, stać na rękach i robić wiele ćwiczeń, gdzie ta ruchomość stawu ramiennego jest potrzebna, a jeśli tej ruchomości nie mamy, to nasze ciało zaczyna kompensować. I teraz w drugą stronę. Zaczyna kompensować. Czyli teraz idę małym palcem, rotacja i idę dużym, nie? Hop. A jeśli nasze ciało zacznie kompensować, to niestety będziemy je przeciążać. Hop. Jeszcze jeden. No i teraz jeśli robicie to razem ze mną, a liczę, że robicie, a nie tylko oglądacie, to na bank już czujecie, jak ten staw ramienny jest zmęczony, te wszystkie struktury sobie podziałały. Dokładnie o to chodzi. Pamiętajcie, to nie ma być praca taka siłowa, gdzie my walczymy z własnym ciałem, ale jednak dajemy mu sygnał w tych skrajnych zakresach. Bo jeśli sobie pomachamy tą ręką tak, to okej. Może będziemy mieli poczucie, że coś zrobiliśmy, ale to nie będzie to, o co nam chodzi. Dobra, ustawiam się drugim bokiem i jadę. Hop, kciukiem do góry. Rotacja. Sięgam za siebie. I znowu przodem. Kciuk do góry. Staram się nie wyginać w lędźwiach, nie szukać zakresu ruchu w plecach, tylko sam staw ramienny. I jeszcze piąty. Wolno, Damian, nie śpiesz się, gdzie ty tak pędzisz, człowieku. Ekstra. I w drugą stronę, czyli małym palcem. Hop, ile się da, czyli tu już czuję, że dalej nie dam rady, więc teraz pracuję w tym skrajnym zakresie. O Jezusie. Dobra, pyk. Trudne to jest, ale skuteczne. Dlatego świetnie się to przyda w momencie, gdy na przykład pracujemy, mamy wyciskanie nad głowę na treningu, albo planujemy stać na rękach, czy robić jakieś gimnastyczne rzeczy. To jeśli my nie wypracujemy tego zakresu ruchu i zaczniemy robić wyciskania, to po prostu inne struktury będą musiały być przeciążone i doznamy kontuzji. Więc lepiej mieć prawidłowy zakres ruchu i wykorzystywać go potem w treningu.
Piąty. Świetnie zrobione. Znowu rozluźniam ręce. Wszystko czuję, że podziałało, więc mogę iść dalej i już będziemy pracować nad stożkiem rotatora. Ok, do kolejnego ćwiczenia będzie nam potrzebna guma. Taka im cieńsza, tym lepsza. Tutaj nie chodzi o duży opór, tylko bardziej o sam sygnał siłowy, że coś się tutaj dzieje. Oczywiście wiecie, że możecie cały zestaw gum, roller, piłeczka, worek, znaczy taki workoplecak możecie kupić u mnie na stronie. Jak po prostu trenujecie gdzieś na siłowni, no to macie do tego dostęp. I co ja teraz robię? Gdzieś sobie muszę to przytwierdzić. Przytwierdzam sobie gumę. Staję sobie bokiem do gumy. Bardzo ważne jest początkowe ustawienie stawu ramiennego, czyli w dół staram się jakby wcisnąć bark do środka, wyprostować sylwetkę. Czyli nie mogę być ani tak, ani nadmiernie tak, tylko staram się neutralnie, ale raczej tak ciasno pod pachą, nie? Ciasno pod pachą, nawet mógłbym tutaj włożyć sobie ręcznik i starać się go trzymać. I teraz co robię? To, co mam do zrobienia, to tak naprawdę rotacja do zewnątrz. Nie rotuję nadgarstka, czy nie wyginam go tutaj, tylko po prostu rotuję i wracam. Powinienem czuć całą pracę właśnie tutaj z tyłu i wykonam sobie 10, no można 10-15 ruchów. Nawet tak sobie stańmy. I tutaj mogę przytrzymać właśnie ten zakres skrajny. Siedem, jeszcze trzy ruchy, ciasno pod pachą. Dobra, 10 ruchów. Świetnie, już tutaj czuję całą pracę. Co jest istotne? Istotne jest to, żeby nie próbować wychodzić poza zakres ruchu na siłę, poprzez wygięcie w plecach, jakieś kombinowanie. Tyle, ile zakres pozwoli. Tu się zatrzymuję, tu napinam, świadomie aktywizuję, pcham tyle, ile się da, ale bez oszukiwania. Rozciągam i rozluźniam, tak? Więc teraz druga strona, jadę dokładnie tak samo. Łapa musi być, proszę Państwa, widoczna, bo wtedy wszystko pracuje lepiej. I rotacja, przytrzymuję, hop. I teraz wspaniale, ja czuję tutaj pracę właśnie w okolicach stożka rotatora. Nadgarstek mam wyprostowany i to działa protekcyjnie później na mój bark. Oczywiście to nie jest jedno wystarczające ćwiczenie, tylko cały kompleks tych ćwiczeń, które tutaj wykonujemy. Warto je wszystkie powtórzyć. Jeszcze dwa ruchy. Hop. No i mamy to. I teraz tak, kolejne ćwiczenie od razu będzie również z tą samą gumą. Znowu ma być taka, no ma być po prostu w miarę prosto, tylko chodzi o to, żeby mięśnie popracowały. I teraz co będę robił? Kolejnym ćwiczeniem będzie face pull, więc całe ćwiczenie wygląda w ten sposób. Mam taśmę przed sobą mniej więcej na wysokości linii barków lub troszeczkę niżej. Pierwszy ruch, jaki robię, to cofnięcie barków, wyjazd łokciami do boku i rotacja nad głowę, czyli chcę dojść do tego ustawienia, prawda? Co jest najistotniejsze? Nie robię tego lędźwiami, tylko robię tylko stawem ramiennym. Czyli łopatka, łokcie, rotacja. Powoli hop, wyprost. Łopatka, łokieć, hop. 10 ruchów. Tu sobie przytrzymuję. No, ta taśma to mogłaby większy opór robić jednak. No, ale okej. Siedem. Jeszcze trzy. Osiem. Dziewięć. I hop. 10. I jeśli ktoś nie ma gumy, nie chce mieć, nie może mieć z różnych przyczyn, mógłbym robić to ćwiczenie po prostu, hop, w ten sposób. Mógłbym, ale jakby ten opór fajnym bodźcem jest dodatkowym, pozwalającym na lepsze wzmacnianie właśnie tego obszaru stożka rotatora. Tyle, jedziemy dalej.
Kolejne ćwiczenie, znowu z taśmą. Ja już je pokazywałem na filmie, na którym opowiadałem o tym, jak popracować z odstającą łopatką. Tutaj sobie również wykorzystamy gumę. Czyli co? Barki daję w dół. Znowu staram się trzymać ciasno pod pachą i robię rozciągnięcie poniżej linii sutków. Przytrzymuję, powoli wracam, oporuję. Dwa razy. Super. W zasadzie mógłbym też zrobić tak, że mógłbym taśmę o coś przepleść, czyli tam byłby kierunek przede mną i wtedy też bym rozciągał, też byłoby to poprawne. Póki co taśma już odchodzi, a my mamy kolejne ćwiczenie. I teraz jak to będzie wyglądało? Będzie to fajne ćwiczenie już w ruchu, które będzie takim przygotowaniem w zasadzie do treningu. Co będę robił? Postawię sobie dłonie. Chcę być tak, żeby dłoń była pod barkiem. Barki mam w dół. Jestem na stopach, na samych palcach u stóp. Podnoszę kolana. I teraz to, co będę robił, to zabiorę jedną rękę, utrzymam całą stabilność na tym barku, obrócę się do boku i powoli wrócę. Hop. Dobra. Zanim zrobię dyszkę, to powiem o tym, że ten bark właśnie, to, co robiliśmy cały czas, ma być jakby stabilny, głowa kości ramiennej powinna być w panewce, czyli nie pozwalam wykręcać się i pracować w łopatce, tylko jakby no robię to w sposób stabilny. Zacznę sobie od lewej ręki, czyli hop, trzymam, teraz pcham rękę w ziemię, cyk, wracam. Jeden, hop, dwa, klatka do przodu, trzy, dosłownie pięć ruchów wystarczy, cztery, i 5. Czyli ja za każdym razem, jak wykonuję ruch, to staram się pchać rękę i ją wykręcać. Nie pozwalam barkowi uciec ku przodowi, bo jeśli by tak było, to lepiej już odpuścić ćwiczenie, niż robić je niepoprawnie. I druga ręka, 5 ruchów, czyli pcham w dół, hop, 1, powrót, 2, 3, 4 i hop, 5. Ekstra, więc tu już była praca w ruchu, bardzo fajna stabilizacja, no i tak naprawdę jeszcze jedno ćwiczenie i mamy to. Ostatnie ćwiczenie to zwis bierny i aktywny na drążku lub jak ktoś ma, to może też być na kołach gimnastycznych. Generalnie chodzi o to, że wiszę sobie biernie, czyli ręce mam całkowicie wyciągnięte i poprzez siłę mięśni grzbietu opuszczam barki, łopatki idą w dół. Dzięki temu się aktywizuje cały obszar okołopatkowy i to też działa protekcyjnie na bark. Zrobię 5 ruchów dosłownie. Ten temat już omawiałem wielokrotnie, więc myślę, że wiecie, o co chodzi. Hop, czyli mam ramiona wyprostowane, ciało usztywnione, wiszę pasywnie, aktywnie, przytrzymuję, pasywnie, aktywnie. 3, długa szyja, 4 i 5. Oczywiście można by też to było robić jednorącz, jak ktoś potrafi, wtedy jest jeszcze lepsza praca, ale tu w tym ćwiczeniu nie chodzi o to, żeby się bardzo siłować i walczyć o jak najlepszy efekt, tylko po prostu dać sygnał mięśniom do tego, żeby popracowały. Tyle, moi drodzy, tyle jeśli chodzi o ten zestaw. Mam nadzieję, że się Wam to dobrze wykonywało i już czujecie poprawę elastyczności. Mimo lekkiego zmęczenia, to na pewno, jeśli będziecie ten zestaw wykonywać regularnie, będzie lepszy efekt. Tego typu zestawy znajdziesz w moim programie Mobilne Ciało 2.0, więc jeśli chcesz popracować nad mobilnością, stabilnością kręgosłupa, bioder, tylnej taśmy, przedniej taśmy, nadgarstków, stawu skokowego, szyi, stawu ramiennego, to właśnie program Mobilne Ciało 2.0 jest dla Ciebie. Tak jak wspomniałem na początku materiału, aby mieć zdrowe barki, musisz trenować siłowo w sposób techniczny. Musisz opanować wszystkie podstawowe ćwiczenia siłowe i wykonywać je z prawidłową techniką i oczywiście w nich progresować, aby mięśnie stawały się coraz silniejsze. Jeśli połączysz te trzy elementy, czyli mobilność, stabilność i prawidłową technikę ćwiczeń i budowanie siły, Twoje barki będą zdrowe, a Ty będziesz mógł robić to, co lubisz najbardziej. Moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten materiał pomoże Wam w tym,
tym, aby zadbać o swoje barki, żeby były zdrowe, sprawne i żeby Wam służyły przez lata. A na koniec przypominam, żeby zostawić byle jaki komentarz po prostu dla zasięgu i dla algorytmu. Tyle na dzisiaj, widzimy się za tydzień. Na razie, cześć!